Jak rozkochać się w Eucharystii? To temat naszego spotkania, które po tej mszy świętej otwierającej kongres jest już krokiem drugim. Rozkochać się w Eucharystii. Pewnie, że można by pójść tropem spoglądania, że tak powiem, w lustro, czyli obserwując samego siebie. Pytając, czy już jestem wystarczająco rozkochany w tejże Eucharystii i czy już wystarczająco dużo wykrzesałem z siebie tego wszystkiego, czego oczekuję. Mogłaby być taka droga, ale myślę, że wędrówka troszkę innym tropem będzie lepsza. Mianowicie tropem, no już można się było pewnie domyśleć, słuchając homilii na mszy świętej, tropem Słowa Bożego, Pisma Świętego, gdzie w Ewangelii według świętego Łukasza usłyszymy coś o bardzo gorącym pragnieniu przeżycia mszy świętej Eucharystii, ale, i to zaskakuje czytelnika, na pierwszym miejscu jest to uprzedzające pragnienie Pana Jezusa. Gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim, a wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Gorąco pragnąłem. Jeszcze zanim to pragnienie pojawiło się w apostołach, a w szczególności zanim pojawiło się w nas, żyjących w dzisiejszych czasach, Pan Jezus podzielił się gorącą temperaturą swojego serca. To ja, mówi Pan Jezus, pragnąłem. I to pragnąłem gorąco, w takiej hebrajskiej stylistyce, która przebija się przez ten grecki tekst Ewangelii, mówi Pan Jezus: pragnieniem pragnąłem. Co ma znaczyć właśnie w tym semickim sposobie mówienia, to pragnienie mnie ogarnęło. Pragnąłem gorąco, całym sercem pragnąłem, całym moim pragnieniem. Pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Jak rozkochać się w Eucharystii? No przede wszystkim wczuć się w serce Pana Jezusa. Dokładnie tak, jak uczył apostoł. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. To jest serce chrześcijanina, stara się odczuwać tak jak Pan Jezus. Kiedyś czytaliśmy sobie, zresztą w gronie alumnów seminarium duchownego, czytaliśmy sobie Ewangelię z takiego punktu widzenia. Ile tam będzie o odczuciach Pana Jezusa? Bo na pewno już czytano Ewangelię z bardzo różnych punktów widzenia, ile prawd dogmatycznych możemy tam znaleźć, albo z iloma osobami Pan Jezus się spotkał, albo w jakich terenach przebywał, a my czytaliśmy Ewangelię z takiego punktu widzenia, jakimi odczuciami Pan Jezus się podzielił, że to wzruszył się głęboko i to było widać. I ludzie to zapamiętali i powiedzieli to ewangeliście. I ewangelista to zapisał. Wzruszył się głęboko. Czytamy to raz, drugi, dziesiąty i dwudziesty w Ewangeliach, że poruszyło się jego serce, że się poruszył, kiedy coś usłyszał, coś zobaczył albo coś uczynił. I jedno z tych miejsc jest właśnie tutaj. Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę paschę. To dążenie Pana Jezusa niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Apostoł powie nawet: dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia między sobą, a to te same, które miał i które ma
Pan Jezus, bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Ten sam także na wieki. Nie zmienił się od tamtego czasu, kiedy spisano Ewangelię według świętego Łukasza, i nie zmienił się od tamtego czasu, kiedy spisano list do Filipian, nie zmienił się od tamtego czasu, kiedy apostołowie to usłyszeli, zapamiętali i powtórzyli, że Pan Jezus pragnął, miał gorące pragnienie spotykania się ze swoimi uczniami na Eucharystii. Jak rozkochać się w Eucharystii? Wczuć się w serce Pana Jezusa. Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego. Znamy to na pamięć. Kiedy przyjdzie już miesiąc czerwcowy i będzie już częściej litania do serca Pana Jezusa, niech w tym momencie Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego, niech stanie się to dla nas zachętą do czytania Pisma Świętego. Jakie to serce Pana Jezusa było? Było między innymi i takie, że w tym sercu gorąco pragnął. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. To ma znaczyć, że to pragnienie dalej jest w sercu Pana Jezusa i że msza święta, chociaż z jednej strony, no na pewno jest pamiątką czegoś, co było 2000 lat temu, to z drugiej strony jest czymś, co dzieje się tu i teraz. I o tym drugim aspekcie, że msza święta jest czymś, co się dzieje tu i teraz. O tym troszkę więcej właśnie w tym momencie. Wczoraj przeżywaliśmy niecodzienną liturgię w naszej legnickiej katedrze. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że przyjechał do nas, do Legnicy, mnich z Libanu. Mnich maronita. Mnich maronita. Maronici to są katolicy, tyle że libańscy, i mają swój ryt katolicki oczywiście, mszy świętej, bardzo stary, bardzo sięgający pierwszych wieków. Bardzo stary ryt mszy świętej. I nie po raz pierwszy przeżywałem taką liturgię. Przeżywaliśmy ją kiedyś w Licheniu i w Grodzisku Wielkopolskim. I za każdym razem zdarzał się ktoś, kto pytał, ale czy my to zrozumiemy? Przecież to będzie w dużej mierze po arabsku. A niektóre słowa nawet w języku syriackim. Czy my zrozumiemy tą liturgię? Czy tam warto iść? Czy tam warto iść, skoro to nie będzie po polsku? Rzeczywiście, akurat to, co mnich libański recytował, czy śpiewał, w większości śpiewał, rzeczywiście było w dużej mierze po arabsku, czy w tym staro-syryjskim, aramejskim języku. To ważne pytanie. Czy to się da zrozumieć? I czy zrozumienie polega tylko na tym, żeby, że tak powiem, złapać wszystkie pojęcia i połączyć je w łańcuch, logicznie rozwijający się przed naszymi oczami. Czy ja to zrozumiem? Wczoraj, kiedy tą liturgię maronicką przeżywaliśmy w legnickiej katedrze, po raz pierwszy zauważyłem tak na nowo, z głębią, jaką rolę zajmuje tam kadzidło. Troszkę tak jak w liturgii Wigilii Paschalnej mamy liturgię ognia. Tak, zapalamy ogień przed kościołem, wnosimy go w płonącym paschale, rozdzielamy, żeby się rozbiegł po całym kościele. Liturgię światła, ognia. Mamy też liturgię wody. Tak, błogosławimy wodę, zanurzamy paschał, pokropienie wodą. Pierwszy raz pomyślałem sobie, aha, w tej liturgii maronickiej Eucharystii mają liturgię, część, którą można by nazwać liturgią kadzidła. Tego kadzidła było dużo, to kadzidło było częściej i bardziej obficie,
A dlaczego pomyślałem sobie, że to jest odpowiedź dla tych, którzy tak dopytywali się, czy to się da zrozumieć? Przecież to będzie po arabsku i po aramejsku. To czy tam warto w ogóle iść? Kadzidło po to jest używane w liturgii, żeby przypomniało, no oczywiście po pierwsze słowa psalmu. Niech wzniesie się moja modlitwa wieczorna, jak dym kadzidła. Ale z drugiej strony jest znakiem, że to, co widzialne, no węgielki, to, co widzialne, no te grudki żywicy z Libanu przywiezionej, to, co takie widzialne i dotykalne, zaczyna robić się ulotne, zmienia się w dym, który się wznosi do góry, do rzeczywistości niebiańskich i powoli rozpływa się z naszych oczu, powoli znika. Ale pokazało nam to, że prawdziwy sens liturgii jest o wiele głębiej i dalej niż tylko znaczenie pojęć, które można przetłumaczyć, wypisać na kartce, zrobić słowniczek i połączyć w logiczny łańcuch. Co też tam ksiądz mówi w czasie tej liturgii? Ten dym kadzidła pokazywał, że prawdziwy sens jest ponad nami, jest wyżej również niż nasze zrozumienie, jest ponad wszelkimi naszymi pojęciami i naszą logiką. Pewnie, że tej logiki i pojęć nie odrzucamy, ale prawdziwy sens, który możemy się rozkochać w liturgii, jest ponad, jest wyżej. Jest tam, gdzie wznosi się kadzidło. Kiedy kończyliśmy już tą liturgię, nawet wzniosłem wzrok do góry, tam w katedrze legnickiej te kandelabry świecące lampami są tak dość wysoko i mogłem zobaczyć, tak tam wokół nich ten dym kadzidła jeszcze wiruje i tak się wznosi i wznosi coraz wyżej prawdziwa liturgia kadzidła. To nieprzypadkowo w czasie mszy świętej ksiądz zawsze woła, dzisiaj oczywiście też, woła w górę serca. W górę serca. To ma znaczyć, niech nasze serca powędrują w górę. Tak w tej naszej mszy z tradycji łacińskiej, tak krótko mówimy, w górę serca, sursum corda. Także czasami nawet nie zdążymy pomyśleć, gdzie nasze serca są. Są chyba raczej na dole, tu. A powinny powędrować tam, w górę. W tych liturgiach starych, takich jak maronicka, czy generalnie liturgie wschodnie, świętego Jana Chryzostoma i te różne anafory tak zwane, czyli tłumacząc na nasze po prostu modlitwy eucharystyczne, tę samą prawdę tak bardziej malowniczo, tak jakoś głębiej pokazują nie tylko po prostu w górę serca, sursum corda, ale na przykład, drodzy bracia, niech nasze serca powędrują tam, gdzie cherubini, gdzie serafini, gdzie szelest ich skrzydeł. Tam niech powędrują nasze serca. To znaczy to zawołanie w górę serca, na które odpowiadamy, wznosimy je do Pana. Zdarza nam się odpowiedzieć tak mechanicznie, że nawet nie pomyślimy, że o to się do czegoś zobowiązaliśmy, coś zadeklarowaliśmy. Wznosimy je. To znaczy, że tak bardzo wiele z liturgii to nie odkryjemy, studiując tylko pojęcia i gramatykę i co też tam ten ksiądz powiedział przy ołtarzu. Jeszcze więcej, o wiele więcej z liturgii odkryjemy, jeśli postąpimy zgodnie z tą deklaracją. Wznosimy je do Pana, nasze serca. Żeby użyć tego malowniczego języka tych ludów, właśnie Koptów z Egiptu czy Fenicjan z Libanu, czy Arabów chrześcijańskich z Syrii, tam gdzie ten szum skrzydeł cherubinów i serafinów, tam je wznosimy. I wtedy zaczynamy rozumieć, że prawdziwy sens liturgii mieści się tam, gdzie Jezus króluje na wieki. To właśnie dlatego na mszy świętej zaczęliśmy od tego fragmentu z listu do Hebrajczyków, bo ten fragment, to jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety 22-24, mówi nam o tym, do czego przystąpiliśmy kiedyś oni, ci
jeszcze wcześniej nie chrześcijańscy Hebrajczycy, kiedy przystąpili do wiary i stali się chrześcijańskimi Hebrajczykami czy chrześcijańskimi Żydami. Do czego właściwie przystąpiliście? Przystąpiliście do miasta Boga żyjącego. Znaleźliście się w towarzystwie bardzo licznym, niezliczonych zastępów anielskich. I to przecież powraca we mszy świętej, kiedy też za każdym razem, i to i w tej naszej liturgii z tradycji łacińskiej, i tych liturgiach koptyjskich, arabskich, czy aramejskich, czy libańskich właśnie, czyli fenickich, kiedy ksiądz woła, a teraz razem z chórami aniołów i świętych, jednym głosem z nimi, to jednym głosem to ma znaczyć więcej, niż tylko żebyśmy równo śpiewali, jednym głosem, żeby nikt nie fałszował, jednym głosem śpiewajmy. Nie, tam jest o wiele więcej, jednym głosem z chórami aniołów i świętych, żeby nikt nie fałszował w sensie duchowym. Nie musimy być wyszkolonymi czy bardzo utalentowanymi śpiewakami, żeby nie fałszować. Wystarczy mieć wiarę, że wznosimy nasze serca do Pana i się włączamy w śpiew tych, którzy tam, jak mówi Księga Apokalipsy i prorok Izajasz, nie mając spoczynku, dniem i nocą jednym głosem wołają: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. A wołają tak, to Księga Apokalipsy, przed barankiem żyjącym na wieki. Muszę się przyznać, że mam takie czasami jakieś fotograficzne spojrzenia na to, co się dzieje w czasie liturgii, i dzisiaj zauważyłem, że ta tak zwana palka, ten fragment nakrycia, który przykrywał kielich, miał dzisiaj aż trzy symbole z Księgi Apokalipsy. Jeden to był baranek, z 4-5 rozdział Księgi Apokalipsy. Baranek, który spoczywa na księdze Bożego Objawienia, a oprócz niego na tej samej palce były jeszcze litery Alfa i Omega. Alfa i Omega, jam jest Alfa i Omega, mówi Bóg, żyjący na wieki. To jest w pierwszym rozdziale Apokalipsy na samym końcu. Ciekawe, że komuś przychodzi do głowy, żeby ściągnąć uwagę księdza czy służby liturgicznej w czasie mszy świętej na Księgę Apokalipsy. Tak, ale to jest droga do rozmiłowania się w liturgii. Trzeba sobie przypomnieć Księgę Apokalipsy, która mówi o baranku, o chórach anielskich, o służbie liturgicznej w niebie, i pozwala nam zrozumieć, po co to kadzidło wskazuje ruch do góry. Uświadamia, co to ma znaczyć. W górę serca wznosimy je do Pana. I dzisiaj też przypomniałem sobie, i pewnie kolejni celebranci też będą to zauważać i będą wznosić swoje serca tam do tych rejonów, które Księga Apokalipsy opisuje. I w ten sposób zaczynamy rozumieć, że o ile z jednej strony na pewno liturgia jest pamiątką, to czyńcie na moją pamiątkę, to z drugiej strony jest czymś, co tu i teraz, dziś, łączy nas z Jezusem Chrystusem żyjącym na wieki i uruchamia, że tak powiem, może no niezbyt elegancko, ale to niech będzie, i uruchamia Boże obietnice. To właśnie dlatego msza święta, Eucharystia, służba Boża, bo to różne określenia w historii się pojawiały, wieczerza pańska, pewnie w tych wszystkich wiekach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, czy Europy, czy Północnej Afryki, określenia były różne. Eucharystia była centralnym momentem przeżycia, jak ściągała serca, jak Pana Jezusa. Gorąco pragnąłem przeżyć z wami, spożyć z wami tę Paschę, dlatego, że jest miejscem spełnienia się i uruchomienia Bożych obietnic. To jest ważne, żeby tym pierwszym drogowskazem, czy pierwszym sygnałem gongu zwołującym naszą mszę świętą był no, nie jakiś przepis. Przepisy pewnie są ważne, ale są tylko pomocne, drugorzędne. Żeby tym pierwszym sygnałem
gongu zwołującego nas na liturgię były obietnice. Obietnice są w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, które jest żywe, bo je wypowiada, kiedy czytamy na liturgii, to Pan Jezus wypowiada te obietnice z Ewangelii na nowo. Pierwsza z nich brzmi tak, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Dlatego msza święta jest najpierw zgromadzeniem, gromadzimy się, z wiarą. Czyli gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem między nimi. To jest nasza odpowiedź, jeśli tak można powiedzieć, a może nasze jakieś wyjście naprzeciw tych, którzy mówią, że wolą modlić się sami, którzy tak mówią, albo modlę się na łące, czy tam pod drzewem. To bardzo piękna modlitwa na łące, ale akurat no nie ma specjalnych obietnic Pana Jezusa związanych z łąką, ale obietnice związane z gromadzeniem się są. Są. Czarno na białym. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Rozmiłować się we mszy świętej, to znaczy uwierzyć w tę obietnicę. Schodzimy. Tylko od samego początku. Tylko się zaczyna. To już ksiądz nas zapewnia, Pan z wami. Pan, oczywiście Pan Jezus, z wami. Skąd ksiądz to wie, że Pan jest z wami? Bo ksiądz też wierzy w Boże obietnice i wie, że skoro Pan Jezus obiecał, gdzie dwóch lub trzech, a co dopiero, jeśli większa liczba, no to Pan z wami. I odpowiadamy, i z Duchem Twoim. No Ty też należysz, drogi księże, prezbiterze czy biskupie, do naszego zgromadzenia, dlatego z Duchem Twoim też. Potem oczywiście na tym się nie kończą Boże obietnice, samo zgromadzenie, w końcu inne zgromadzenia modlitewne też są, ale to jest bardzo specjalne zgromadzenie, gdzie zawsze też czytamy Pismo Święte. Są obietnice związane z Pismem Świętym. Pan Jezus mówi, że ci, którzy słuchają mojego słowa i wypełniają je, zachowują je, ci są moimi braćmi i siostrami. Widzimy, że w tym takim magnetycznym przyciąganiu przez liturgię idziemy krok dalej. Od zgromadzenia, po prostu zgromadzenia, dwóch lub trzech, może 20 lub 30, przeszliśmy nagle do rodziny Bożej, do braci i sióstr. Ci są moimi braćmi i siostrami, którzy słuchają mojego słowa, moich słów. I wypełniają, zachowują. Jest lektura Pisma Świętego. Wcześniej Stary Testament, psalm się śpiewa, Ewangelia. Żeby nikt nie zapomniał, zawsze powtarzamy o to słowo Pańskie. Pan przemówił. Bogu niech będą dzięki za to, że przemówił. Bo słowo jest żywe i skuteczne. Więc jest obietnica, która przemienia po prostu gromadę, zgromadzenie, to gromada. Może to być już cenne, ale idziemy dalej. Z gromady robi się Boża rodzina, braci i sióstr. Słuchamy i zachowujemy. To jest druga obietnica związana z mszą świętą, z liturgią. A co powiemy o tej obietnicy, która też jest wypowiedziana przez Pana Jezusa i oczywiście w Ewangelii do świętego Jana spisana, kto spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja w nim. I ma życie w sobie i nie umrze na wieki. Czyli z gromady przemieniliśmy się w spotkanie braci i sióstr, ale to nie jest spotkanie braci i sióstr ze sobą po prostu, z Chrystusem, a teraz ten sam Chrystus mówi, kto spożywa, to ja w nim trwam. Ojciec mój i ja, mówi Pan Jezus, przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim przebywać. Kto spożywa, ciało moje trwa we mnie, a ja trwam w Nim. Jest rzeczą ważną, że tak samo jak na początku, żeby nikt nie zapomniał, że to gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, a nie wokół siebie, że musimy być atrakcyjni jakoś my, żeby się tu gromadzić. Nie, to Pan Jezus musi być atrakcyjny. Tak jak na początku ksiądz nas wita słowem Pan z wami,
Podobnie przed czytaniem Ewangelii też nas wita Pan z wami. Już na wyższym poziomie Pan jest z nami. Teraz będzie z nami przemawiając. Na początku był po prostu będąc, a teraz jest przemawiając. Ale po raz trzeci ksiądz mówi Pan z wami. Kiedy? No wtedy, kiedy rozpoczyna się liturgia Eucharystii, bo to jest znowu poziom, czy wyższy, czy może głębszy, dalej idący. Pan Jezus już nie tylko będzie przemawiać, ale w swojej eucharystycznej obecności chce przeniknąć do serca. To spożywa moje ciało, trwa we mnie, a ja trwam w nim. Kiedy jeszcze ta terminologia chrześcijańska, tak pod koniec pierwszego wieku, tak szukała jakichś sposobów wyrażenia tej wielkiej tajemnicy, powstała taka księga Didache. To jest chyba najstarsza księga, która nie należy do kanonu Pisma Świętego, a była napisana przez chrześcijan, czyli tak gdzieś koniec pierwszego wieku. I tam tę samą prawdę Eucharystii wyrażono tak, że Panie Boże, przez ten chleb, który spożyliśmy, Twoje święte imię zamieszkało w sercach naszych. Imię. No pamiętamy, co znaczy w Piśmie Świętym imię. Imię to jest istota. Mojżesz prosił Boga, objaw mi swoje imię. I Bóg objawił imię, objawił kim jestem. Jestem, który jestem. To znaczy imię Jezus. Bo Jezus znaczy jestem, który jestem, zbawia. To jest sens imienia Jeszua, Jezus. O więc przez tę komunię świętą, tak to śpiewano pod koniec pierwszego wieku, Twoje święte imię zamieszkało w sercach naszych. Istota, Ty, Panie Boże, zamieszkałeś. To jest obietnica związana także i z tą częścią mszy świętej. Ale prawdę mówiąc, ksiądz jeszcze czwarty raz mówi na Eucharystii Pan z wami, powtarza, Pan z wami na początku, Pan z wami przed czytaniem Ewangelii, Pan z wami przed prefacją, czyli przed modlitwą eucharystyczną, przed anaforą, powiedzieliby nasi bracia z Libanu. I czwarty raz mówi to ksiądz, kiedy już mamy wychodzić. Za minutę będziemy wychodzić. Ale żeby nikt nie pomyślał, że wobec tego obecność pańska się kończy, ksiądz jeszcze raz mówi Pan z wami. I to nie mówi Pan był z wami przez te 45 minut, teraz już nie będzie. Nie, Pan z wami, bo po mszy świętej wychodzimy z czwartą obietnicą. Są obietnice, które tak spoczywają na eucharystycznym ludzie Bożym. Kiedy już wychodzimy z kościoła, to ksiądz mówi Pan z wami, kiedy wychodzicie stąd, kiedy idziecie w świat. To jest oczywiście powołanie się na obietnicę, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, wszystkie, aż do skończenia świata. Wszystkie, to znaczy wszystkie, nie tylko niedziela, poniedziałek też, wtorek i środa, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata jestem z wami. To jest rytm Bożych obietnic. Widzimy, czymś innym jest tak sobie po prostu czytać Ewangelię. No i tak, no czytamy, a taka jest obietnica, gdzie dwóch lub trzech. O i taka, kto spełnia, kto słucha mojego słowa i wypełnia je moim bratem i siostrą. No, ciekawe myśli, idziemy dalej. A czymś innym jest sięgać po tę obietnicę. Są dwie różne rzeczy. Na pewno samo czytanie Ewangelii też jest bardzo piękne i wartościowe, ale idziemy dalej, kiedy po te obietnice sięgamy. Czyli nie tylko czytamy, gdzie dwóch lub trzech, ale idziemy tam, gdzie jest dwóch lub trzech, do kościoła parafialnego. Nie tylko czytamy, kto słucha moich słów i wypełnia, ale idziemy słuchać do kościoła parafialnego. Nie tylko czytamy w Ewangelii, może nawet z pomocą jakichś komentarzy uczonych, kto spożywa moje ciało, ma życie w sobie, ja trwam w nim, ale idziemy spożywać do kościoła parafialnego. I podobnie, kiedy czymś innym jest tak po prostu przeczytać w Piśmie Świętym, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po skończenia świata, a czymś innym jest usłyszeć, jak to się proklamuje, ogłasza na koniec liturgii, aby wychodzimy w świat.
I to ta obietnica spoczywa na nas. Jak więc rozmiłować się, czy rozkochać w Eucharystii? Po pierwsze, naśladować odczucia Pana Jezusa. Te same odczucia niech będą w was, te same, które były w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł, list do Filipian. Te same odczucia. I pośród różnych odczuć Pana Jezusa, Pan Jezus się wzruszył głęboko. Ojciec w przypowieści wzruszył się głęboko. Pośród tych odczuć i wzruszeń jest i takie. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami i to jest odczucie, które odzywa się za każdym razem, kiedy ma być sprawowana Eucharystia. To jest pierwszy kierunek. Jak się rozkochać, rozmiłować, napełnić pragnieniem, naśladować Pana Jezusa. Te same odczucia, które są w Nim, niech będą w was. A potem sięgnąć po Boże obietnice. Jak ludzie zapominają o tym, że liturgia to jest sięganie po obietnice Boże, no to tak próbują potem wypełniać liturgię nadmiarem swoich pomysłów czy aktywności. Trochę tak to wygląda, co by tu jeszcze wymyśleć. Czego jeszcze nie było, to my może spróbujemy. No ale to tak nie całkiem o to chodzi. Chodzi o to, żeby sięgać po Boże obietnice. No, przynajmniej cztery się spełniają. Cztery pogłębiające się sposoby obecności, spotkania z Chrystusem. A tak troszkę jeszcze się podzieliłem tym moim doświadczeniem wczorajszym, czy też w ogóle z ostatnich lat, spotkania z liturgią maronicką, bo jest to liturgia inna, nie jest rzymska, jest inna. I pomaga nam tak zobaczyć inne aspekty liturgii. Troszkę podobnie jak kiedyś byłem na ukraińskiej liturgii świętego Jana Chryzostoma, to z jeszcze innej strony. Kiedyś byłem na takiej liturgii ormiańskiej, czy armeńskiej, może tak się dzisiaj mówi, to z jeszcze innej strony. Na tej ormiańskiej liturgii w Armenii ołtarz jest na podwyższeniu, ale nie takie osoby, tylko dwa schodki. Jest na takim podwyższeniu, że zanim zobaczymy ołtarz, to zobaczymy ścianę, która jest wyższa niż ten paschał. Taki murek. Wyższa niż ten paschał. I na nim dopiero, na tym murku u góry, stoi ołtarz. Wysoko. Jak kościół jest nie za duży, to wszyscy patrzą na ołtarz jak? Do góry. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Na ołtarz patrzymy tam, dokąd wznosi się dym kadzidła, czyli w regiony, w których chóry aniołów i świętych przebywają. Także jak ktoś będzie miał okazję, to w takich różnych liturgiach też dobrze zobaczyć inne aspekty. One są wszystkie bardzo stare, sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. W tych wschodnich rytach bardzo mało się zmieniło. Bardzo. I możemy zobaczyć, jak ci bracia tam w wieku III, IV, V, VI, jak przeżywali te swoje spotkania na liturgii z Panem Jezusem i jak umieli i siebie rozmiłować w Eucharystii i w innym, w takim rozmiłowaniu pomagali. I jeszcze tak tylko jedno dopełnienie, co by to mogło znaczyć, kiedy Pan Jezus owszem mówi gorąco, pragnąłem spożyć paschę z wami, zanim będę cierpiał, ale dodał Pan Jezus, ale już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. No, prawdę mówiąc, to Pascha spełniła się w Królestwie Bożym na krzyżu. I Pascha spełniła się w Królestwie Bożym przy zmartwychwstaniu. Spełniła się. A to, co Pan Jezus zostawił apostołom, od czasu Jego krzyża i zmartwychwstania może być przeżywane wraz z Nim. A nie będę spodziewał się spełni w Królestwie Bożym i spełniła się, kiedy Pan Jezus powiedział, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, wypełniło się, a potem powstał z martwych i powiedział, oto jestem, oto ja. Także to pragnienie Pana Jezusa
żebyśmy nie myśleli, że On nas tak odsyła, aż się spełni w Królestwie Bożym no, tylko na jakiś czas wieczności, po zmartwychwstaniu. Sakramentalnie spełnia się już. Sakramentalnie to już. Pan Jezus zaprasza do swojego stołu, bo już się spełniło w Królestwie Bożym na krzyżu i przy pustym grobie, a w pełni zaprosi do swojej uczty, uczty baranka, kiedy nadejdzie już kres czasów. Eucharystia jako miejsce i czas i sposób sięgania po Boże obietnice. Eucharystia jako miejsce i czas i sposób przekonania się, że obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy Mu zaufali, rzeczywiście spełniają się już teraz. Dziękuję bardzo. Pan Bóg niech błogosławi i życzę owocnego Jerycha modlitewnego i też następnych części eucharystycznego kongresu. Amen.